Dzięki serdeczne. Miło mi, że mogę tutaj być. Taka ciekawostka. Na pierwszej auli byłem pewnie w 14 roku, zresztą z Tomkiem Jurkiem, którego gdzieś tu widziałem, więc cześć Tomku. Macham w przestrzeń. Bliżej mikrofon. Ekstra. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, jak w przeciągu roku, w 20 roku byliśmy tylko w Polsce. W przeciągu roku wyszliśmy jako InStreamly na 12 rynków, 11 europejskich i Indie. Pozyskaliśmy ponad 40 tysięcy streamerów, no i trochę nauki na błędach i na małych sukcesach. W InStreamly wierzymy, że jest możliwość zdemokratyzowania świata live streamingu. Mamy na myśli to, że w tym momencie zdecydowanie większe możliwości są dla dużych, dla giga streamerów i zdecydowanie mniejsze, właściwie żadne dla małych mikro streamerów. To wszystko się wpasowuje w taki trend, o którym na pewno słyszeliście, czyli passion economy, creators economy, czyli mali twórcy z małymi społecznościami mogą zarabiać na swojej pasji. W live streamingu na tych zachodnich portalach co miesiąc jest 8 milionów ludzi, którzy streamują na żywo. Natomiast 99% z nim to są mikro i mali streamerzy, czyli tacy, którzy mają 99 widzów jednocześnie albo mniej. I to wszystko sprawia, że 1% streamerów zarabia 60% kasy, więc jest to zdecydowanie nierówność, którą postanowiliśmy się zająć. I w tym celu zbudowaliśmy technologię, która analizuje tysiące live streamów jednocześnie. Rozumiemy, co na tych live streamach się dzieje. Jesteśmy w stanie dopasować treści, które wyświetlamy na właściwie nieograniczonej liczbie streamów do tego, jaki jest content. No i tę technologię wykorzystaliśmy do tego, by do tych mikrospołeczności wprowadzić brandy, wprowadzić sponsorów. Może trochę mniej o technologii, o produkcie dzisiaj, bo wydaje mi się, że to nie jest kluczowe. W 2021 roku zrealizowaliśmy ponad 100 tysięcy kontraktów zautomatyzowanych, czyli takich, gdzie streamer nie musiał nic robić, my zrobiliśmy wszystko za niego. Ponad 100 brandów, takich jak Netflix, Adidas, LG, Samsung korzystało z platformy. I tak jak wspomniałem, 12 rynków, 11 europejskich i Indie. Jeśli chodzi o to, na co to się przełożyło, to nasza atrakcja w 2021 roku to 1,2 miliona euro, marżowość około 75%, więc bardzo dużo jak na marketplace. No ale tego wszystkiego by oczywiście nie było bez streamerów. W 2021 roku pozyskaliśmy ponad 30 tysięcy streamerów, teraz na platformie jest ponad 40 streamerów. No i jak to zrobiliśmy? Na pewno nie mieliśmy bardzo dużo pieniędzy, żeby zasypać rynek i zrobić taki typowy marketing. W zeszłym roku spaliliśmy około 400 tysięcy euro naszych inwestorów, więc jak na realia startupów w obszarze streaming, gaming całkiem nieźle. Wyszliśmy z takiego założenia, że w naszym marketingu do streamerów najważniejsze będzie to, żeby pomóc naszym zadowolonym użytkownikom dać znać innym użytkownikom, że mogą być zadowoleni, czy że ci, którzy są na platformie, są zadowoleni z tego produktu, z usługi. I właściwie wszystkie nasze pieniądze w marketingu do streamerów ładowaliśmy w tą filozofię, no bo to jest bardziej jakaś platforma, jakaś koncepcja, może insight, aniżeli konkretne rozwiązanie. To, co jest istotne w InStreamly, taki insight na skrzydłach, którego sobie lecimy, to jest to, że prawie wszyscy streamerzy, którzy z nami współpracują, albo większość streamerów, którzy współpracują z InStreamly, zarobili pierwsze pieniądze na platformie. I my nazywamy to takim bardzo mocnym punktem energetycznym, tak to nazwijmy, że jest tam ogromna energia, takiej radości, pasji, takiego poczucia, wow, to jest moja pasja, to jest moje hobby, ale mogę iść dalej, mogę na tym zarabiać pieniądze. No i staramy się tą energię skanalizować właśnie do tego, żeby ci zadowoleni streamerzy promowali rozwiązanie. Nasze ARPU, czyli Average Revenue Per User, jak na ten moment to jest 145 euro. Koszt pozyskania streamera to jest 12 euro, czyli jak widać jest tutaj spora przestrzeń. No i oczywiście to ARPU rośnie, no bo ci streamerzy dalej korzystają i to jest liczba, która rośnie. Cost of Acquisition raczej stoi w miejscu, więc patrząc na te dwie liczby uznaliśmy, że jest tutaj nad czym pracować. No i 50% streamerów, którzy dołączają do platformy, czyli około 15 tysięcy w zeszłym roku, to byli streamerzy, którzy dołączyli poprzez word of mouth.
Mamy taki bardzo prosty i generalnie te rzeczy, które robimy są proste, program afiliacyjny, w ramach którego streamerzy, jeśli zaproszą streamera, który zarobi 250 euro, to dostają 50 euro. Simple as that. Oczywiście w komunikacji to jest przełożone na viewsy, nie na euro, nie mówimy bezpośrednio o tym, co ten streamer musi zrobić dla nas, ile zarobić, ale mówimy, jaką liczbę viewsów musi wygenerować. No i dzięki tej prostej metodzie byliśmy w stanie zonboardować w zeszłym roku ponad 15 tysięcy streamerów. To jest liczba bezwzględna ludzi, którzy przyszli dzięki Recruit a Friend. A jak to robimy? No generalnie bardzo dużo nacisku kładziemy na to, żeby na każdym etapie interakcji użytkownika z platformą użytkownik miał możliwość poinformowania swojej społeczności, swoich widzów, innych streamerów o tym, że korzysta z platformy i zarabia pieniądze. Czy to jest moment, w którym dołącza do kampanii, czy to jest moment, w którym dołącza do serwisu, czy to jest moment, gdy wypłaca pieniądze, właściwie wszędzie ma takie zachęty do tego, poinformuj ludzi o tym, czym jest InStreamly. I to bardzo dobrze działa. Ludzie nie tylko automatycznie szerują ten content, to akurat jakieś wycinki z Twittera, ale też nagrywają filmy, piszą artykuły. Po prostu okazuje się, że jeśli produkt jest dobry, to chcesz o nim mówić. I na tym bardzo łatwym, oczywistym insajcie zbudowaliśmy strategię naszej ekspansji. I to też jest troszkę o tym, że warto myśleć o rynkach, o skalowaniu, no dopiero wtedy, gdy ma się ten product market fit. Mamy takie duże przekonanie, że my ten product market fit mamy i w tym momencie najważniejsze jest, żeby dotrzeć do użytkowników. I o dwóch rzeczach jeszcze chciałbym powiedzieć, które zastosowaliśmy. Pierwsza była dla nas trochę zaskakująca, no bo dużo o tym się mówi, że startupy buduje się na trendach globalnych i że właściwie cały świat technologii jest zglobalizowany. Natomiast my zaczęliśmy się zastanawiać, czego streamerzy szukają. I okazało się, do takiego insightu doszliśmy, że oni szukają statystyk, szukają rankingów, community streamerskie uwielbia rankingi, szukają informacji o streamerach i tak dalej, i tak dalej. I o ile takie serwisy były na poziomie globalnym, to okazało się, że w ogóle nie ma takich stron lokalnie. Więc to, co zrobiliśmy, to dla tych lokalnych communities, na tych rynkach, na które wchodziliśmy, zaczęliśmy tworzyć, to jest akurat screenshot z niemieckiego serwisu, serwisy, które dostarczały te informacje, ale nie na poziomie globalnym, tylko lokalnym. No bo jak się nad tym zastanowicie, no to niemieccy widzowie chcą oglądać niemieckich streamerów. Francuscy widzowie chcą oglądać francuskich streamerów i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo mała grupa content creatorów, głównie tworzących content live w języku angielskim, którzy trafiają do widzów na więcej niż jednym rynku. Więc na tym bardzo globalnym rynku, na rynku live streamingu, który rośnie rok do roku, jeśli chodzi o liczbę widzów, godzin contentu 50%, okazało się, że jest przestrzeń na to, żeby myśleć lokalnie i to nam dało bardzo dobre efekty, bo ludzie przychodzą na te serwisy lokalne i jest to po prostu element naszego go-to-market strategy. Przychodzą pod statystyki, dowiadują się o InStreamly i co? I rejestrują się do InStreamly. I teraz jeszcze jedna taka rzecz, która może jest oczywista, ja też mam poczucie, że część z tych rzeczy, które mówię, po prostu mogą być strasznymi truizmami, ale wiem, jak ciężko nam było dojść do tego w ciągu niespełna roku. Nagle się okazuje, że masz produkt, którym ludzie się interesują i musisz wykombinować, no dobra, to jak tam działać, tych Niemczech, Francji, Anglii i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki sposób myślenia, który nam dało bardzo dużo. To znaczy, jeśli jesteśmy obecni, powiedzmy, na tych 8 rynkach, wyobraźmy sobie, że każdy z tych słupków to jest ta liczba użytkowników na danym rynku, no i powiększymy tę liczbę o 10%, to daje to sumarycznie znacznie lepszy efekt, niż gdybyśmy wykonali pracę na jednym tylko rynku po prawej stronie i zwiększyli tę metrykę, niech to będzie ta liczba streamerów, o 100% na jednym rynku. No i tak jak mówię, to jest teoretycznie oczywiste, ale jak na koniec roku usiedliśmy sobie i zrozumieliśmy to, to dostosowaliśmy do tego naszą strategię działania. To znaczy, yes, this is obvious, róbcie screeny. Słuchajcie, nagle się okazało, że to, co nam się bardzo opłaca, to robić bardzo małe rzeczy, na początku zacząć od POC na jednym rynku, robić bardzo małe rzeczy, jeśli one się sprawdzą, to po prostu skalować się na pozostałe rynki, Ctrl-C, Ctrl-V, nie robić żadnych spektakularnych wdrożeń, nie próbować robić wielkich kroków, tylko malutkie, bardzo łatwo przeklejalne na inne rynki rzeczy. I tu mam taki przykład. To jest taki serwis, który postawiliśmy na wszystkich rynkach, na których operujemy, na początku w języku angielskim, który zawiera w sobie kilkaset porad dla streamerów, co mogą zrobić na swoim streamie.
Insight jest taki, że jeśli jesteś streamerem i traktujesz streamowanie poważnie, no to znaczy, że nadajesz dziennie od 4 do 12 godzin, czyli generalnie pewnie po 3 tygodniach już totalnie nie wiesz, co ze sobą zrobić. Więc taka bardzo prosta stronka z pomysłami, co teraz zrobić na streamie, co jutro zrobię na streamie, okazała się najpierw na rynku angielskim bardzo popularna, no i stworzyliśmy dokładnie kopię tego serwisu na wszystkie pozostałe rynki. I podobnie jak z tą siecią lokalnych communities, czy też website dla lokalnych communities, tak i ta strona internetowa, no, ma jeden content przetłumaczony, ma właściwie jedno repozytorium kodu i jeden CRM dla treści i zarządzamy wszystkimi serwisami z bardzo dużą łatwością, właściwie prawie tak, jakbyśmy mieli tylko jeden serwis. Więc to tyle ode mnie. Może podsumuję pokrótce, czego się nauczyliśmy. Po pierwsze, to użytkownicy są najlepszą i najtańszą metodą do tego, żeby pozyskać nowych użytkowników, pod warunkiem, że macie użytkowników, którzy są zadowoleni. No jak nie macie, to pewnie to jeszcze nie jest ten moment, w którym warto myśleć o ekspansji. Po drugie, nawet jeśli jesteście na fali jakiegoś totalnie globalnego trendu, a zakładam, że jesteście, no bo robicie startupy albo jesteście w świecie technologii, to szukajcie tych aspektów lokalnych, bo o ile w live streamingu totalnie niemożliwe dla nas byłoby stworzenie serwisu najpopularniejszego live streamingu globalnie, to okazało się, że nikt nie zagospodarował tej niszy i właściwie w rok zbudowaliśmy kilka najpopularniejszych lokalnych serwisów o live streamingu. No i ostatni insight, czy też nie insight, ale ta obserwacja, jak najmniejsze kroki, ale jednocześnie na wszystkich rynkach. Najpierw POC, sprawdzić, czy to działa i potem proof of concept, po prostu Ctrl-C, Ctrl-V na pozostałe rynki. U nas to całkiem spoko zadziałało, myślę, że u was też może. Dziękuję serdecznie, bardzo miło, że mogłem dzisiaj z wami być. Wszystkiego dobrego. Brawo Macieju. Wielkie dzięki Maćku. Może są jakieś pytania do Maćka? Sali. O, jest tutaj. Tak? Jasne, jasne. Czy ta... Nie działałeś. Czy ta strategia Ctrl-C, Ctrl-V gdzieś nie zadziałała? Tak, w ogóle myślę, że to jest bardzo fortunne pytanie, żeby pytać się funderów o porażki, bo one uczą więcej. Jeszcze sekunda, zastanawiam się. Na pewno są aspekty takie typowo lokalne poszczególnych rynków. No i chociażby strategia kontentowa, ona nie może być przeklejona jeden do jednego. Najprostszy przykład aktualnej sytuacji, mam nadzieję, że to będzie na miejscu dać taki insight. Zupełnie inaczej się użytkownicy zachowywali w kontekście wojny na Ukrainie, w Polsce i na przykład w Wielkiej Brytanii albo we Włoszech. W Polsce właściwie streaming zamarł w tym sensie, że streamerzy zbierali kasę, nie chcieli pisać o innych rzeczach aniżeli o tym. Im dalej na zachód, to nikogo to nie interesowało, więc no, trzeba mieć tą wrażliwość na to, czym żyje lokalna społeczność. To też jest dosyć istotne, jak my zarządzamy tymi lokalnymi społecznościami, no bo jednak jesteśmy firmą, która deklaruje, że wprowadzi brandy do tego świata lokalnych community skupionych wokół gamingu. No i musimy mieć to rozumienie tego, czym ci ludzie żyją. Więc generalnie na każdym rynku mamy takiego, nazwijmy to lokalsa, który po prostu moderuje to community, zajmuje się jego problemami. Bardzo trudno być blisko swoich użytkowników w momencie, gdy jednak cały live streaming jest o tych małych społecznościach, jeśli faktycznie nie ma się tam swoich ludzi. Więc w przypadku na przykład tych portali lokalnych, o których powiedziałem, to nie jest tak, że my robimy Ctrl-C, Ctrl-V każdego newsa, natomiast robimy Ctrl-C, Ctrl-V pewnych procesów. I pewnie nie jesteśmy w stanie przekopiować każdego rozwiązania, natomiast pewna logika stojąca za procesami, jak na razie nas to nie zawiodło. Widzimy duże różnice na przykład między Indiami a Europą, ale są to bardziej różnice związane ze specyfiką rynku mediowego, aniżeli na przykład z tym, jak się zachowują streamerzy. Więc to jest fajne pytanie, trudno mi teraz dać bardzo konkretną odpowiedź, ale na pewno są takie różnice.
Dzięki. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tu mam bliżej. Słuchaj, ja mam takie pytanie, na jakiej podstawie podejmujecie decyzję, gdzie robić tą ekspansję w kolejnym kroku, tak? No bo jasne. Muszą być tam jakieś przesłanki ku temu, tak? Jasne. Wiesz, to w ogóle trzeba byłoby spojrzeć na inny aspekt niż ten, o którym ja mówiłem, no bo w takim najprostszym ujęciu InStreamly jest marketplace'em. My nie lubimy tak o tym mówić, natomiast dla uproszczenia można się umówić, że po jednej stronie są streamerzy, po drugiej stronie są sponsorzy. Generalnie nawigujemy ekspansją, biorąc pod uwagę specyfikę rynku mediowego, czyli nie patrzymy na to, gdzie są streamerzy, jacy są streamerzy. Mamy takie przekonanie, może trochę pyszne na ten moment, ale ono nas jeszcze nie zawiodło, że ten under monetization problem jest tak istotny, że ci streamerzy do nas przyjdą. Natomiast patrzymy na to, jak wygląda rynek mediowy w poszczególnych krajach, po prostu jaka jest świadomość gamingu i streamingu. Są kraje jak Polska, gdzie ogólnie jesteśmy digital savvy, możemy być z siebie dumni, bo naprawdę domy mediowe, agencje, brandy szukają innowacyjnych rozwiązań. No ale na przykład już na takim rynku jak Czechy, mimo że nasi sąsiedzi, są lata świetlne za nami, jeśli chodzi o rozumienie gamingu, streamingu, sportu elektronicznego. To też oczywiste pewne uproszczenie. Natomiast obserwujemy takie lokalne różnice, staramy się je uchwycić. Dużo pracujemy też z agencjami sieciowymi, to znaczy często brandy przychodzą do nas przez podmioty takie jak Mediacom, cała grupa WPP, Starcom i tak dalej. No i oni też mają swoje zrozumienie tego, gdzie na jakim rynku jest jaka potrzeba rozwiązań z tego obszaru. Więc przede wszystkim analizujemy, skąd możemy wziąć pieniądze, gdzie te pieniądze są do wzięcia, a mniej myślimy w kategoriach streamerów. Duże rynki z dużą świadomością gamingu i streamingu, otwarte na innowacje, takie, gdzie są nasi sieciowi partnerzy, czyli przykładowo pracujemy blisko z domem mediowym w Polsce, ten dom mediowy jest też powiedzmy w Hiszpanii mocny, no to idziemy tam. Więc bierzemy pod uwagę te trzy czynniki i staramy się w ten sposób wybierać. Natomiast też stosujemy taką trochę strategię żabich skoków, posługując się nomenklaturą II wojny światowej, czyli na najbliższą wyspę. Raczej Europa, rynek po rynku. Widzimy, że no wejście na Indie, na Stany jest dla nas znacznie droższe, trudniejsze, aniżeli operowanie gdzieś tutaj w granicach Europy. Dzięki, tutaj kolejne pytanie. Tak, wspomniałeś o ciekawym aspekcie ekspansji zagranicznej i powiedziałeś, że macie na lokalnych rynkach swoich ludzi. I ciekaw jestem po pierwsze, jak ich rekrutujesz, a po drugie, w którym momencie? Jak już zrobiłeś poca na tym rynku, czy później i jak to wygląda? Jasne. Country insiderów, bo takich nazywamy i myślę, że też ta nazwa dużo zdradza o specyfice takich ludzi, że to jest country insider, że on ma rozumieć specyfikę tej społeczności, rekrutujemy wyłącznie wśród streamerów. To znaczy bardzo trudno być wiarygodnym dla takiej hermetycznej, specyficznej grupy ludzi, jeśli nie rozumiesz ich problemów, nie komunikujesz się ich językiem. To zasadniczo nie działa, testowaliśmy to. Musimy brać ludzi, którzy są z tej grupy. Albo przynajmniej są naprawdę takimi hardcore fanami streamingu i znają się z tymi streamerami. End of the day możemy się umówić, że to jest biznes technologiczny. Wierzymy w to my, wierzą w to nasi inwestorzy. Natomiast jest ten aspekt ludzki szalenie istotny i w ogóle uważam, że bardzo trudno robić biznes w obszarze passion economy, creators economy bez takiego zrozumienia tego czynnika ludzkiego. Więc ci country insiders to przeważnie są właśnie goście, którzy albo sami streamują, albo dobrze znają rynek streamingowy. I oczywiście nie zatrudniamy tej osoby od początku. Staramy się ją zatrudnić wtedy, gdy mamy poczucie, że ten rynek już jest względnie stabilny. Względnie stabilny to znaczy, że jest ciągłość kampanii dostępnych dla streamerów. Mamy też takie rynki, tak realnie jesteśmy mocno ulokowani na 7-8 rynkach. Pozostałe 4 to są rynki, które penetrujemy wstępnie i nie na każdym z nich mamy swojego człowieka. Też często to jest kwestia językowa. No, prawdopodobnie ze względu na to, że francuskojęzyczni widzowie oglądają francuskich streamerów, ale też belgijskich, gdzie jeszcze jest francuski, szwajcarskich i tak dalej, i tak dalej. Więc są takie aspekty, na które zwracamy uwagę. Super, Maćku. Ja mam jeszcze jedno
podchwytliwe pytanie dla ciebie z internetu. Od Krystiana Białka zacytuję. Jesteście biznesem, który opiera się na Twitchu, czyli third party platform. Nie boicie się, że w którymś momencie Twitch zablokuje wasze rozwiązanie? Wystarczy sobie przypomnieć Brand24 i sytuację, w którym to Facebook zbanował ich dostęp do API. Jasne, to jest super pytanie. No jest zasadnicza różnica między nami a Brand24, to znaczy my nie jesteśmy platformą zależną od Twitcha, od YouTube'a, od Facebooka. Nie korzystamy z ich API, nie musimy tego robić. Może pozwolę sobie na odrobinkę dłuższą wypowiedź, jakieś minuta, bo to jest istotne, żeby zrozumieć. Cała historia kontentu teraz na świecie jest pasjonująca, to znaczy za sprawą pewnego może nieporozumienia albo kosztu stworzenia platform dystrybucji kontentu doszło do sytuacji, w której agregatorzy kontentu, czyli platformy takie jak YouTube, Facebook, Twitch, mają znacznie lepszą sytuację aniżeli twórcy kontentu. Czyli ktoś, kto tworzy kontent, poświęca na to mnóstwo czasu, nagle okazuje się, że on musi zgodzić się na to, żeby oddać ten kontent platformie. I platforma jeszcze do niedawna, to się zaczęło niedawno zmieniać, mówiła: słuchaj stary, ten kontent może być tylko u nas. Nic ci nie płacimy, ale nie możesz go wziąć na YouTube'a, na Facebooka, uploadujesz go do nas, no to nigdzie już go nie zabieraj. I siłą rzeczy bardzo dużo się zmieniło w tym obszarze w ciągu ostatnich lat, głównie za sprawą tego, że o ile 10 lat temu, gdy powstawał Twitch, stworzenie platformy streamingowej było po pierwsze skomplikowane technologicznie, ale po drugie obsługa chmury była potwornie droga. My wiemy, jak zmienia się wykładniczo koszt obsługi chmury, jak to spada, i nagle okazuje się, że to nie jest problem zrobić platformę streamingową. Naprawdę ciekawostka, Amazon udostępnia jako usługę możliwość postawienia czegoś w stylu Twitcha, tak, z własnego serwisu streamingowego. Inna sprawa, do czego to jest wykorzystywane, zostawmy tę dygresję. I teraz co się dzieje? Jest coraz więcej platform. Platformy bez kontentu są jak restauracje bez jedzenia. No, jeśli masz restaurację, gdzie nie masz jedzenia, no to ludzie nie będą przychodzić. Z platformami jest tak samo. Więc to, co się dzieje, to widzimy, jak rośnie ta rola content creatorów, ludzi, którzy ciężko pracują, żeby ten content znalazł się na platformie. I my stawiamy taką tezę, i to jest mocno wpisuje się w ten trend creators economy, że twórcy contentu powinni decydować o tym, jak ten content jest zarządzany i monetyzowany. Więc nie tylko platforma nie może nas wyłączyć, bo nie korzystamy z ich API, czytujemy informacje bezpośrednio od streamera z jego komputera, to jest bardzo istotne, że my jesteśmy zintegrowani bezpośrednio z komputerem, który streamuje, ale co więcej, platformy z oczywistego powodu nie chcą wspierać content creatorów, żeby oni byli w stanie sami konkurować z platformą pod kątem dostępu do pieniędzy sponsorów. Natomiast my mówimy, że to jest kolejna dekada. Platformy streamingowe jako monopoliści funkcjonowali przez ostatnie 10 lat. Jest czas na zmianę. Chcemy, żeby ten rynek był bardziej zdemokratyzowany i chcemy, żeby właścicielami kontentu byli twórcy. Więc my mamy takie stanowisko. Jak na razie uważam, że dobrze nam idzie w tym starciu jakiegoś małego podmiotu z gigantami. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie, bo tak duże koło, ale zrozumienie tego kontekstu technologicznego wydaje mi się super istotne dla zrozumienia, dlaczego takie podmioty jak nasze są potrzebne w starciu z tymi gigantami. Myślę, że tak, i bardzo serdecznie ci dziękuję. Raz jeszcze brawa dla Maćka za bardzo... Super.